Let's get ready to rumble! Czakijewa jest, jest wiele gwiazd, między innymi Marek Dadkowka, znany aktor rosyjski, składanki koloru, ale zapowiadał trenerzy Łapiny, Tarasata. Uspokaja Czakijewa Grigoriasza. Czakijew często taka w tej chwili prostym zmienia przy tym pozycję. To z działa łuku bryjowego, chyba już prawego Diablo. Zakrawiony cały czas, broni się tylko Diablo. No tak nie może walczyć, musi zadawać ciosy. Na razie jest tylko obrona. Te ciosy na razie lądują na Czakijew, uspokoił trochę walkę. Piera jest doświadczonym. Diablo to teoretycznie przynajmniej spokojnie. Zbrodni obóz Włodarczyka pożałuje tego wyboru. Nie sygnalizując. Na Sardynii, nie będąc faworytem, bo niepokonanego wówczas Rosito. Wymiana w tej chwili niezbocznego ustawienia na wprost, za rękawicami, na skroń. I tutaj możemy upatrywać. No. Ostatnią walkę stoczył 22. Nie wiem. Kończył akcję lewym podbródkowym, stara się ulokować tutaj więcej. Tutaj może być jeden wybuch i powal. Czekanie, przygotowanie ataku. Strzelił strasznie. Tak, prawym sierpowym. Tak, po raz kolejny. Bardzo mocno. Diablo na deskę. Tak. Rundy. Musi Krzysztof wytrzymać. W sumie to było pierwsze. Bez odwrotu, bez kapitału. No i tutaj prawy sierpowy od tej prawej ręki Czakijew kończy sierpowym. Jeszcze wydłuża ten cios, przyciąga, więc... Wyzwanie dla Czakijewa to bardziej wyrównane starcie. Podbródkowego jest. Zmienił jakby... honorarium. Na razie wyraźna przewaga Czakijewa. No, wykorzystał tutaj odejście Włodarczyka. Czakijew wykończył wiedzi ze strony Włodarczyka prawym. Mówiły przed odlotem. Spokojnie też Czakijew boksuje, widać. Może trwać defensywy nowego. Ale na ringach Hakanior w 2000 wcześniej był mistrzem. Atakuje tak, również w narożniku. Powoli jakby, no w tej chwili blok, trafił chyba na dół. Tak jest, dostał. Słyszę, pokrzykuje. To po prostu taka w tej chwili powoduje totalne zniszczenie. Teraz proszę, kapitalnie lewym sierpowym strzelił Diablo Ili. Darek Tygrys Michalczewski do Moskwy na pożarcie. Czakijew jest sprytniejszy, lepszy technicznie. Nie po to Rosjanie robią walkę u siebie, żeby Czakijew przegrał Diablo. I jest szansa na to, żeby... Rzeczywiście to było pokrzyżowanie planu. Tak, ale po raz drugi woda. Początek trafi tym lewym sierpowym, no to może być po walce. No i proszę, to jest energiczniejszy. Ale już dorała Pina, że nie może lekceważyć rywala. Lewy sierpowy na skronie jest bardzo niebezpieczny dla niego. Czuję cały Włodarczyk, widać, że ta energia ominęła Czakijewa. No to te ataki są oczywiście na blok w tej chwili. Stracił tą dynamikę poruszania i boksowania po raz kolejny. Tak, drugi raz Czakijew na deskach, kapitalnie, i znów lewy kije. I mamy drugi knockdown. Czakijewa, wcześniej był żonaty, ale rozwiódł się. 20 stycznia wziął ślub. Dobry. Ale on jest tak sygnalizował, powiedziałbym, sprytu może wielkiego nie ma. Jest to słaba obrona, prawa ręka na tułowiu w tej fazie walki Krzysztof Włodarczyk. Odwraca uwagę Czakijewa, dużo tych prawych sierpowych, żeby potem strzelić tym lewym sierpowym. Jeszcze jeden prawy sierpowy, trzeci raz liczony jest Czakijew. Minutę ma Krzysztof i jeszcze raz, no to już jest chyba koniec. Tak jest! Wspaniałe zwycięstwo Krzysztofa Diablo Włodarczyka. Niepokonany Czakijew. Cztery razy na deskach. Zaczął wspaniale. Wygrywał po pierwszych czterech rundach, ale ważne jest to, kto dobrze kończy, a tutaj wspaniale.